Ofiarą 35-letniego oszusta, obywatela Nigerii, padło, według ustaleń suwalskiej prokuratury okręgowej, 8 kobiet. Straciły 220 tysięcy złotych. Według ustaleń śledczych, mężczyzna w pierwszych dniach czerwca minionego roku trzykrotnie próbował wypłacić z suwalskich placówek bankowych aż 21 tysięcy dolarów. Nie udawało się, ponieważ wątpliwości budził paszport klienta niezbędny do potwierdzania jego tożsamości. Konto, na którym miała zostać dokonana żądana operacja, należało do obywatela Gany, a Nigeryjczyk po prostu pod niego się podszywał. Cudzoziemiec na przedłużające się procedury reagował nerwowo i pośpiesznie opuścił dwa banki. Przy trzeciej próbie zatrzymała go policja. Śledczy przyjrzeli się znalezionej przy zatrzymanym karcie bankomatowej i historii rachunku, dla którego ją wystawiono. Okazało się, że na konto należące do innego mężczyzny wpływały wysokie kwoty od kobiet z różnych części kraju. Postępowanie ujawniło, że kobiety poznawały oszustów na portalach społecznościowych. Mężczyźni w kontaktach z nimi posługiwali się różnymi danymi, podając się za amerykańskich żołnierzy pracujących na misjach w różnych krajach lub bankiera z Londynu. Oszuści po rozwinięciu znajomości prosili pod różnymi pretekstami o przekazanie im określonych kwot pieniędzy. Panie przesyłały od 2 do 120 tysięcy złotych. Teraz zatrzymany Nigeryjczyk odpowie za próbę wyłudzenia pieniędzy z cudzego konta oraz dokonanie wspólnie z innymi osobami 8 oszustw na szkodę kobiet. Grozi mu za to nawet 12-letni pobyt za kratami. Akt oskarżenia trafił już do sądu, ale śledczy pracują nad ustaleniem i ujęciem pozostałych członków szajki.